17 litrów 100 ml niezastąpionego leku, jakim jest krew, udało się pozyskać podczas kolejnej już akcji zorganizowanej w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach w poniedziałek 2 kwietnia. W gronie 38 młodych honorowych dawców znalazło się 12 dziewczyn. Jedną z nich była Kasia, która krew oddawała już po raz drugi. W porządku, nigdy mi nic nie jest, dobrze się czuję. Dlaczego się zdecydowałaś? Ponieważ może to pomóc komuś wyzdrowieć albo nawet uratować komuś życie. Po raz pierwszy w fotelu do oddawania krwi zasiadł natomiast Maciek. Zdecydowałem się, ponieważ uważam, że to jest bardzo honorowe. No, nie ma największego problemu. Można pomóc różnym osobom, jeżeli człowiek jest sam zdrowy. No, także trzeba pomagać. Przypomnijmy, że akcje oddawania krwi w szkołach średnich związane są z 9. już edycją ogólnopolskiego turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. Rozpoczęła się ona na początku roku szkolnego, a zakończy na koniec kwietnia. Na naszym terenie jej organizatorem jest Zarząd Rejonowy PCK. Celem akcji jest poszerzenie grupy honorowych dawców krwi, promowanie idei honorowego oddawania krwi, a przede wszystkim pomoc w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. W Zespole Szkół nr 1 w akcję zaangażowali się uczniowie ze wszystkich typów szkół, a także nauczyciele. Krew oddają nie tylko podczas takich jak ta zbiórek w szkole, ale też odwiedzają punkt krwiodawstwa. W okresie od 1 września do 31 grudnia 65 krwiodawców oddało około 29 litrów krwi, a łącznie w okresie od 1 września do 6 stycznia 120 krwiodawców oddało ponad 53 litry krwi. Aby podczas szkolnej akcji móc oddać 450 ml tego niezastąpionego leku, każdy musiał wypełnić specjalny formularz, a następnie udać się na badania lekarskie obejmujące wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy, pełnoletni człowiek ważący powyżej 50 kg. A po wszystkim młodzi krwiodawcy otrzymywali upominki. Był to zestaw 8 czekolad i koszulka. Akcję zbiórki krwi w Zespole Szkół nr 1 przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.